No i witam Was w długo wyczekiwanym, tak mi się wydaje, przez Was roomtourze. Od zawsze, od kiedy zacząłem pokazywać mój pokój i od kiedy zacząłem w ogóle w niego ingerować, mówiliście mi, że mój pokój jest fajny, że chcielibyście zobaczyć go w całości, także w tym momencie nie mam przed Wami żadnych tajemnic. No i witam u mnie w pokoju. Jesteśmy właśnie na pierwszej lokacji i głównym zamysłem tego miejsca jest to, aby to była taka wystawka samych pięknych rzeczy, najładniejszych rzeczy. No ale może rozszerzmy troszeczkę ten kadr. Tutaj w większości są roślinki. Tak, lubię bardzo rośliny. To przede wszystkim na pewno tutaj obok mnie jest maszyna do pisania. To jest ogólnie na tej komodzie jest też lustro, w którym zawsze jak robię swoje zdjęcia, lubię, żeby w odbiciu były te lampki, które są nad łóżkiem, ale do tego dojdziemy później. Wiadomo, tutaj z tej strony cotton ballsy, roślina, która nawet nie wiem jak się nazywa, ale dbam o te rośliny, podlewa mnie. Tu jest tablica ze zdjęciami. Mój pokój ogólnie tworzy się bardzo ze zdjęć, ale o tym później. Tutaj są też moje asamblaże z liści, czyli na dobrą sprawę po prostu liście w ramkach. Są też moje bilety z pociągu włożone do takiego szklanego słoiczka owiniętego takim właśnie sznurkiem. A jak już mówimy o tej półce, to tutaj jest mój Instax. Jest też obiektyw od analoga, ale zawsze tutaj obok Instaxa leżą też po prostu jakieś zdjęcia, które nim zrobiłem. Niżej jest też moja książka. Stoi sobie pięknie na wystawce. Tutaj też jakieś bilety pociągowe. Wiecie, że mam tego miliony. Jest takim fajny odtwarzacz kaset. Wkładamy sobie taką kasetę i z tego możemy słuchać muzyki. To normalnie słuchawki i tak dalej. Muszę sobie poprzegrywać. Tutaj obok jest również mój analog. Analogiem zdjęcia robię, chociaż czekam aż zrobi się ciepło, żebym wyszedł i porobił coś na dworze, bo w domu to ciągle jakieś selfie w lustrze, coś takiego. I jest tutaj również mój klaps filmowy. Z nim jest fajna historia, bo tutaj jeszcze prezentuję Kacę Matti. Mi tak zostało, nie chcę tego ścierać, to jeszcze było imię mojej przyjaciółki, ale się wytarło. To jest bardzo fajna rzecz, bo to jest Coca-Cola z napisem, znaczy w sumie podpisana, Matsowy, tak jak mój Instagram i tak jak z większości ludzie mnie kojarzą. No niżej to wiadomo, sztuczne kwiaty, tam zawsze leżą też jakiś tablet, żebym sobie czytał książki czy odrabiał lekcje. Tutaj wiadomo, na cotton ballsach są powieszone zdjęcia, o których później powiem. Na maszynie do pisania leży książka Jana Twardowskiego, Tylko miłość się liczy, i film Dziewczyna z pociągu, który swoją drogą bardzo serdecznie polecam, bo widzicie, pełno biletów pociągowych jest w moim pokoju. Przedstawia historię dziewczyny, która jeździła codziennie do pracy pociągiem i gdzieś tam zaobserwowała podczas tej swojej drogi jeden dom. Nadała własne imiona osobom, które w tym domu mieszkają, stworzyła własną historię, a okazuje się, że no, zupełnie inaczej, że jest dane jej w każdym razie poznać tą rodzinę. Nie będę Wam spoilerował, bo nie o tym teraz. I tutaj jeszcze jest mój obraz taki, który zrobiłem sam. To ogólnie są ramki z Ikei, ale fajne jest w tym to, że tutaj jest znak zapytania, który oznacza jakiś pewien brak w moim życiu, który kiedyś w tych ramkach zapełnię. I to jest fajne. I tutaj wokół, w sumie to jest taki bardziej zrobiony kolaż z moich jesiennych zdjęć. Tu też wiadomo, liście muszą być w środku, bo kocham jesień. Na dole jakieś tam wiadomo perfumy. Ostatnio lubuję bardzo w Calvin Klein One. Albo Calvin Klein 2, to you. No ale na pewno też te Destination z Avonu są cudowne, bo pachną takim, jest to bardzo ostry zapach i lubię to, bardzo męski. Dla mnie to jak znalazł, nie? Jeżeli chodzi o to, co mam w szufladach pod sobą, to teraz tak patrzę, jakieś antyperspiranty, cynk, żeby z psychiką wszystko dobrze było, leczę się, nie? Wszystko ze mną dobrze, ale bierzcie cynk, bo jakoś tak pomaga i reguluje jakąś tam pracę, czegoś, nie wiem, nie znam się na tym. Tutaj jeszcze na górze, na tej półce, wiadomo, blusz w moim pokoju jest wszędzie. Ja czekam, aż on się po prostu tak rozrośnie i będzie mi po ścianach rósł, ale na to długo poczekam. Na pewno w moim domku będzie, mój domek będzie cały obrośnięty bluszczem, ale to są plany na w ogóle odległą przyszłość, nieważne. Na górze cudowny obraz na płótnie z moim wizerunkiem, takim samym jak jest na mojej książce. Fajnie wykonane z filmy Sal Digital. Polska, chyba 400 na taką wielkość, gdzie to jest na całą ścianę, to ja po prostu mogę taki mieć. Jeszcze muszę zrobić mamie do pokoju, wiecie, tak, żeby może cała rodzina gdzieś, żeby wisiała. Na dobrą sprawę fajny pomysł na prezent, bo już zapakowane jest niby wielkie karton, ale jak ktoś sobie to otworzy i zobaczy całą swoją rodzinę, to fajnie to będzie wyglądało. No, wszystko. Kolejne miejsce, czyli moja kanapa. Na dobrą sprawę jest to też łóżko, bo to tak fajnie wieczorem się przemienia, tak jak widzieliście w mojej wieczornej rutynie. Tutaj jest po prostu wszystko, przede wszystkim pies.
No, wiecie w ogóle, że Iwana ma Instagrama? Iwana York się nazywa na Instagramie i tam stawia zdjęcia pod moją nieobecność? No, serio. Dobra, ale jeżeli chodzi o... O Boże, ale cię kopnąłem. No ale jeżeli chodzi o tą kanapę, to jest to naprawdę królestwo miękkości, królestwo poduszek. Ta jest genialna z firmy Persalo. I też koce, ile ja mam tych kosów z pomponami, słuchajcie. To są najlepsze koce na świecie z Home & You. Są takie mięciutkie i te pompony, w sumie nie wiem jak co fajnego dają te pompony, ale jest to, nie wiem, wygodnie mi się pod tym śpi. I tutaj też mam, nie mówiłem w ogóle o oświetleniu. Oświetlenie, ta lampka z Ikei, no taki troszeczkę wprawia w klimat starszych czasów, troszeczkę PRL-u, bo dawniej takie lampki były, no ale poniekąd fajnie to wygląda. Cały mój pokój, jak widzicie i zobaczycie później, jest w lampkach i po prostu lubię wieczorem coś takiego, że nie zapalać światła i tak dalej, bo byłem w Ikei, kupiłem tak cudowny żyrandol, ale wkręciłem tam żarówkę taką moc oświetlenia mojego do nagrywania i ona jest za mocna. Zresztą kiedyś jak będę nagrywał fakty o sobie, to powiem o tym, że nienawidzę światła z góry. Dla mnie światło może być delikatne, bylebym coś widział. Klimacik zawsze musi być. No i tutaj jeszcze za mną ten kocyk taki, który widzicie. Tam często wstawiam z nim jakieś przebitki i w ogóle zdjęcia na Instagrama. To jest kocyk z Ikei, a noszę też go jako szalik i fajnie się nosi właśnie te koce z Ikei jako szaliki. Ale za mną tutaj skrzynki, postawiłem takie cztery, jedna na drugiej za łóżkiem i są, i takie po prostu jakby taka półeczka nocna czy coś. Tutaj są, wiadomo, asamblaże z liści, ten jest moim ulubionym, bo jest tutaj naprawdę dużo tych liści. Tutaj wiadomo zegarek, ale nie jest taki zwykły, bo jest z firmy iHome, tutaj wstawia się iPhone'a. I można sobie słuchać muzyki, ustawić sobie budzik, cokolwiek, zegarek tutaj jest, można sobie zmieniać jasność oświetlenia, podświetlenia tego zegarka. Ja lubię ogólnie połączenie tej zasłony właśnie z tymi lampkami, z tą lampką, świeczki, jest taki ciepły klimat. Właśnie ta świeczka, z której mi tutaj leci, i ten asamblaż z liści jest z mojego jesiennego DIY, także robiłem na jesień ozdoby. Teraz idziemy tam, gdzie pracuję najczęściej. Nie wiem po co przykrywam się tym kocem, skoro już tak jestem grubo ubrany i wiecie, jest ciepło, jest marzec, jest 15 stopni. Za mną jest, jak widzicie, moje biurko. Jest to miejsce, które najmniej chcę pokazywać, bo jest takie moje, prywatne i to już jest naprawdę moja strefa prywatności. Ale za nim jest takie naprawdę ogromne okno, na którym są powieszone lampki i są małe zdjęcia, takie instaxowe. Genialnie to wygląda, jak siedzę, to po prostu się czuję jak w takim... Przyjemnie w każdym razie. No a to, co mam na biurku, no to jak zawsze, komputer. Do komputera w ogóle taka super obudowa marmurowa, identyczną też, tylko w innych kolorach, mam na telefon z firmy Gmyle, także każdemu polecam zobaczyć, bo z moim kodem rabatowym, jak zawsze, jest jakaś fajna zniżka. No i to, co zawsze mam do komputera, zawsze jest spięty dysk przenośny, bo tam trzymam wszystkie pliki, jest lampka oczywiście, jest roślinka, wyłania się tutaj zza komputera, no i tam przybornik z moimi rzeczami, no nic takiego, lampka jest, zawsze najważniejsze przy komputerze, przy telewizorze, zawsze musi być lampka. Case'y, milion case'ów, okulary, jedne, drugie, zazwyczaj tak sobie leżą. I tutaj właśnie pracuję, jem, żyję, montuję filmy dla was, teraz już ten odcinek jest w trakcie montażu. I tak to właśnie wygląda. I jest i ono, szafa, ostatnie miejsce, tutaj. Jak zawsze, wszędzie zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Na lusterko również, jak tam gdzieś spojrzę w to lustro, to widzę jakieś fajne wspomnienia. Ale za tym lustrem zawsze, zawsze milion paczek. Otwórzmy jedną, nawet teraz. Dobra, także dzisiaj dostaję tą wielką paczkę od Sal Digital Polska i zobaczymy. O Jezu! Uwaga, pierwsze pokazanie. Na takim płótnie mój obraz, obraz mnie. Cudo, cudo. Powiem wam tak, mój pokój się tak pięknie zapełnia dzięki takim cudownym paczkom i dziękuję bardzo, dziękuję, jest piękne. Teraz będę miał dwa razy siebie, czy coś. Tam jeszcze za lustrem, nie wiem czy to będzie widoczne, jest z koncertu Biebera. Nie odkleiłem tego nadal, po jakichś 5 remontach jest karteczka z koncertu Biebera, ta, którą trzymaliśmy nad sobą po prostu na koncercie i to zawsze tam będzie, no. Wspominałem wam wcześniej, że mam wszędzie pełno zdjęć, tych takich jak z Instaxa, niektóre są z Instaxa, niektóre nie. Które z nich są przygotowane właśnie dzięki stronie persalo.pl, tak samo właśnie jak ta poduszka. I można je wdrukować ze wszystkiego, z komputera, ale również łączycie z Instagramem i każde zdjęcie, które macie na Instagramie. W moim przypadku wiecie, że mam dużo zdjęć na Instagramie. Zapraszam swoją drogą na mojego Instagrama, to można zaszaleć. Kodem rabatowym ITNASTY15 macie 15% zniżki na wszystkie produkty. Wydaje mi się, że fajne.
No i chyba kończymy to już. Jak wam się podobał ten room tour? Czuję się taki obnażony z mojej prywatności, ale zobaczyliście, co tutaj mam. Piszcie mi w takich konstruktywnych, długich komentarzach, merytorycznych komentarzach, co byście tutaj dołożyli, co może byście odjęli, czy tego jest za dużo, czy za mało. Dla mnie jest w porządku. Jak nie będzie mi się podobało, to zmienię. I co wam się najbardziej tutaj podoba? Jeżeli chodzi o strefę, to najbardziej podoba mi się ta strefa, gdzie jest maszyna do pisania i tak dalej. A jeżeli chodzi o przedmioty, które mi się najbardziej podobają, to przedmioty to są na pewno te zdjęcia, które są wszędzie. Taki fajny klimat mi to nadaje mojemu pokojowi, gdy do niego wchodzę. Widzę od razu miłość, tak po prostu mi to bije, fajne twarze, super. Także to już jest na tyle, trzymajcie się i pa pa. Jezus, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę za każdym razem, gdy nie trafiam w tą kamerę. To byłyby takie koszty. Dzięki, pa! Podobał ten room tour? Wiem, że wycieczka do laboratorium, ale też się pytam... Nie, właściwie. Skopiłaś akurat dobry z góry. A, to dobrze. Bo już miałem się pytać, teraz stwierdziłem...